Witamy Państwa w ostatniej części w tym cyklu naszych spotkań, rozmów. Mam kilka pytań. Tak, witam Państwa. Beata Andrejas i Mariusz Szczytyński. Jak to się mówi? Polacy, rodacy, Słowianie. Tak jak mawia zawsze pan Rafał Gawroński. Tak. Szlachetni rodacy. Pierwsze pytanie. Restytucja monarchii. Dla mnie to jest temat historyczny, ale bardzo ciekawy. Szczegółów nie znam, ponieważ to jest jakiś świeży temat, ale traktuję go jako element historii. Bardzo ciekawy, ponieważ można zobaczyć to, co było kiedyś, a jest teraz. To jest takie dla porównania. Przynajmniej dla porównania jest to, no, dla samego wstępu dość ciekawe. To tyle mogę powiedzieć na dzisiaj, bo ja się nie zanurzyłem w temat. Ale jeśli chodzi o wybór ustroju dla Polski w XXI wieku, czy monarchia byłaby odpowiednim ustrojem? Generalnie jestem, można powiedzieć, apolityczny. Przynajmniej ja nie uczestniczę tam w wyborach od wielu, wielu lat. Są jeszcze tam inne powody, dla których tam akurat nie usłyszę. Czy to byłoby, powiedzmy, dobre? Myślę, że już chyba czas na te kwestie był kiedyś i on miał swój czas i obecnie jest kwestią innej monarchii niż ta, na która się nam zdaje, ale to jest oddzielny temat. No właśnie, to jest jaka monarchia? Ja przypomnę, że w 12 państwach w Europie jest monarchia w tej chwili. To można powiedzieć, że jest to fasadowa monarchia. Tak samo jak fasadowe demokracje. Ale jednak, 12 państw. To nie tylko Wielka Brytania czy Szwecja. 12 państw w Europie ma ustrój monarchii konstytucyjnej zazwyczaj. I taki dla Polski ja na przykład bym sobie życzyła. No dobrze, następny temat czy pytanie. Konstytucja kwietniowa z 1935 roku obowiązuje 80 lat, tak czy nie? Ja dokładnie tyle, co się dowiedziałem, powiedzmy, i to jest też temat historyczny dla mnie. Wiem, że coś takiego jest, bo wcześniej nie wiedziałem. To jest kwestia zanurzenia się w historię, w te wszystkie szczegóły, w te prawa i tak dalej. Też jest bardzo duża ciekawostka, ponieważ ja to traktuję z punktu widzenia przepisów. I tak, no wiem, że konstytucja jest taka w Polsce tam z któregoś tam roku, z 97 chyba bodajże, jeżeli się nie mylę. Tak, z 97. Z 97, no. Ona jest, a wcześniej były jakieś inne tam komunistyczne konstytucje. Była mała konstytucja. Zaraz po transformacji była tak zwana mała konstytucja. No. Ale Wałęsa na przykład przysięgał tak. Na prezydent Rybakone. Przysięgał na konstytucję z PRL-u, a Bierut na konstytucję z 1921 w 1947 po wojnie, bo wtedy jeszcze tej PRL-owskiej nie było konstytucji. I nie chciał przysięgać na konstytucję z 1935, bo ona przez komunistów została określona jako faszystowska, co jest wielkim nieporozumieniem, ale przysięgał na konstytucję z 1921. I tak naprawdę był wyjątkiem jak do tej pory, bo następni przysięgali na konstytucję PRL, jak również Andrzej Duda, który nie złożył przysięgi na konstytucję II Rzeczpospolitej z 1935 roku, tylko na konstytucję z 1997 i tym samym nie przywrócił ciągłości z drugą RP. No, czyli każdy z nas specjalizuje się w trochę innych tematach. Tak, ja traktuję... Ja trochę mam inny pogląd tutaj na ten temat i w sumie jeszcze tutaj nie zrobiłem tego filmu odnośnie apokalipsy i tak dalej. Natomiast no nie traktuję te wszystkie kwestie jako historyczne, które kiedyś były. Czy one byłyby dobre dzisiaj przy dzisiejszym układzie? Ja myślę, że one są niemożliwe do wykonania. Z prostego powodu. Ta władza, która przejechała z czołgami radzieckimi w 1945 roku, ona się nie zmieniła od 1945 roku. To jest władza buntowników Nemroda, którzy w tej chwili mają tą władzę. I nie ma jakby takiej siły,
Znaczy, na razie nie ma tej siły takiej tutaj jakby z ziemi, która by to zmieniła. Jedyne, co zmieni, to jest taka siła ponadnaturalna. Patrzcie, może nie w ten sposób, nie ponadnaturalna. Ponad to, co my znamy, to jest taka technologia. Taka siła musiałaby zlikwidować wszystkich buntowników Nemroda rozsianych po całej ziemi. Dopiero wtedy można by zrobić jakąś konstytucję, można by wtedy ustanowić jakieś prawo, które by było prawem jednostki, a nie prawem buntowników Nemroda. Tak, i w tym temacie buntowników Nemroda ta konstytucja jest bardzo krótka, ma 81 zaledwie artykułów, jak na akt prawny takiej rangi, naprawdę wyjątkowy, spójny akt prawny. I zacytuję artykuł 2, punkt 2. Na nim spoczywa, na czele państwa stoi prezydent Rzeczpospolitej. To jest punkt 1 artykułu 2, ale punkt 2. I na nim, czyli na prezydencie Rzeczpospolitej, spoczywa odpowiedzialność wobec Boga i historii za losy państwa. I dlatego buntownicy Nemroda nienawidzą tej konstytucji, między innymi, bo nie na jakiegoś tam Boga dowolnie wybiera prezydent, ślubując, mówi tą przysięgę, prawda, w tej chwili przed Zgromadzeniem Narodowym. I tak mi dopomóż Bóg. On może mówić, albo może nie mówić. Więc może, czy nie może, nie? Takiego prezydenta nie chcemy. Chcemy prezydenta, który ma jasno przed oczami. Przed Bogiem odpowiada. Tutaj. I to jest wpisane w tej konstytucji, w 2 artykule. W porządku. W konstytucji z 97 nie ma mowy o czymś takim. Nie, jest zupełnie inny akt prawny. Konstytucja z 35 jest polskim aktem prawnym od A do Z. No dobra, teraz co chcę powiedzieć, bo zwróciłem na to uwagę, tutaj jak pani to mówiła, że na co on, jak tak mi dopomóż Bóg. Tak, i to jest dobrowolność. No spokojnie, w porządku, dobra. Nie tak. To o to chodzi. Tak mi dopomóż Bóg. Ale o co to chodzi? Dlaczego ja na to zwróciłem uwagę? To akurat przed chwilą pani to powiedziała. Tak mi dopomóż Bóg. No właśnie. Jaki Bóg? Przecież Bogów może być diabeł Bogiem. Też jest nazywany Bogiem. A więc może mu pomóc Bóg prawdziwy albo diabeł. A więc to jest bardzo wieloznaczne określenie, to jest dwuznaczne określenie. O, to jest bardzo ważny szczegół. W tym urzędzie może mu nawet pomagać diabeł. Żaden problem, no ten jest Bóg tego. Kto powiedział, że to jest Bóg prawdziwy? Nie, nie, tutaj nie ma właśnie tego, co ja tutaj przed chwilą powiedziałem. Bóg prawdziwy. Tak, wątpliwości jest mnóstwo. A więc może być równie diabeł, przecież przed chwilą żeśmy powiedzieli, co oznacza diabeł w oznakowaniach. Rozumiem. Przy tej klasie politycznej, z którą mamy w trzeciej RP do czynienia, mamy same wątpliwości co do ich słów, bo oni jedno mówią, drugie robią. A jeszcze w artykule 1, w punkcie 3, zacytuję, za spełnienie tego obowiązku odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem. I tej odpowiedzialności dzisiaj też nie ma. Ja zauważyłem, na ile pracowałem przez lata, że z tą odpowiedzialnością to praktycznie dzisiaj ci, którzy ustanawiają to prawo, realnie te nie mają żadnej odpowiedzialności. To jest iluzoryczne. To jest pojęcie odpowiedzialności, ponieważ jak to się mówi, ręka rękę myje. Tak. A i tutaj. Przecież żaden buntownik Nemroda nie zrobi krzywdy innemu buntownikowi Nemroda. No więc i dlatego oni tak nienawidzą tej konstytucji. Ja zacytuję kolejny artykuł 33, punkt 3. Ordynacja wyborcza do Sejmu ustali podział państwa na okręgi wyborcze, określi liczbę posłów, unormuje postępowanie wyborcze, tudzież oznaczy kategorię osób pozbawionych prawa wybierania i wybieralności z braku dostatecznych przymiotów moralnych lub umysłowych. I tutaj już mamy to, że tacy ludzie, jacy dzisiaj zasiadają w Sejmie, Senacie, którzy w jednej kadencji
od 2011 do 2015 uchwalili, uwaga, 723 buble prawne. Tacy ludzie nie mogliby w ogóle startować w wyborach. Byliby pozbawieni prawa wyborczego. No dobrze. Dziękuję, że mogłam tych kilka zdań o Konstytucji Kwietniowej powiedzieć. Następne to jest właśnie ustawodawstwo III RP. Co pan myśli na ten temat? Jako obywatel państwa. Jako obywatel spółki cywilnoprawnej. Jakie to jest prawo? To jest prawo, z mojego doświadczenia, to jest prawo talmudyczne. Jest prawo talmudyczne, ponieważ ja pracowałem przez wiele lat w budownictwie i budownictwo przez 20 parę lat do dzisiaj jest nękane tak zwanym niepłaceniem. No jest zasada. Czasami jak się pracowało, to widziałeś, że jedna firma pada, druga, temu nie zapłacili. Ja tylko patrzę z punktu widzenia takiego zawodowego. No jest napisane, że nie musisz, że jeden drugiemu może nie zapłacić. Tam tak zwanemu gojowi nie musisz płacić za pracę. A więc ja to widziałem w budownictwie, jak się zażynało gospodarkę praktycznie, bo jak komuś nie zapłacisz, no to wiadomo, że to jest cała tego. Ja tylko z tego punktu widzenia widziałem, że to nawet sam byłem jakby ofiarą dwóch bankructw. Dwóch firm, w których pracowałem. To widziałem po prostu jak cały mechanizm, jak to działało. A więc były tak zwane firmy trzy biurka. To była taka po to, żeby z jakąś firmą, która rzeczywiście ma ludzi, sprzęt tego, a później po prostu tak zrobić, żeby po prostu trzy biurka się rozchodzą. No co to jest trzy biurka? No to ona przestaje istnieć. Firma Krzak. Tak. Czy tam wydmuszka w ten sposób. No i ci wszyscy, którzy załóżmy pracowali przez miesiąc, dwa, bo tak płacili tam z poślizgiem tego, no i tam zawsze wypracowali o wiele więcej, a później po prostu oni uciekali, po prostu bankrutowali, wszystko zgodnie z prawem, nikt ich nie ściga, nikt nie tego, te trzy biurka się celowo robi. Tak, takie to jest prawo właśnie. I w ten sposób nie ma odpowiedzialności, no bo jeżeli ktoś montuje na przykład firmę trzy biurka, no to w tym momencie, dlaczego to jest trzy biurka? Księgowa, dyrektor i prezes. To jest trzy biurka, dlatego to się nazywa trzy biurka. Dlatego my to tak w budownictwie nazywaliśmy, to firma trzy biurka, nie? No i po prostu wiem, jak to wyglądało, że po prostu dziesiątki ludzi momentalnie zostawało bez wypłat, mało tego, oni pracowali miesiąc, dwa, trzy, zostawali bez wypłat. Firma znów musiała zbankrutować, to później siedziało na tej firmie Inspekcja Pracy, bo wymuszała te pieniądze. Później Urząd Skarbowy, bo faktury leciały. A więc Urząd Skarbowy egzekwował swoje pieniądze, ale to już nie byłeś w stanie od nikogo wyegzekwować, bo ta firma została zbankrutowana. A więc to jest typowe prawo buntowników Nemroda. Nie musisz płacić. To jest nie, tak zwane, to jest zmora, niepłacenie. Z tego co wiem, do dzisiaj to trwa i nikt tego prawa nie zmienił i to funkcjonuje do dzisiaj. Nikt tego nawet nie porusza. Tak. Tak, powtórzę. W tej jednej kadencji 723 buble prawne uchwalono. Ale tak naprawdę jest to tylko chaos prawny, coraz większy. Moim zdaniem należy to wszystko. Ustawodawstwo tej całej kadencji posmoleńskiej należy unieważnić na raz. A być może nawet poprzedniej kadencji także. Dobrze. Prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki. Nic nie wiem. Oprócz nazwiska, że coś takiego jest. Ukrywany, proszę Państwa, prezydent Rzeczpospolitej od 1972, który objął sukcesją urząd po Augustie Zaleskim. Prezydent Juliusz Nowina-Sokolnicki, ja mam go tutaj tylko na takim małym zdjęciu, do 2009. I proszę Państwa, od 1972 do 2009 i tak naprawdę nikt o nim prawie w Polsce nie wie. A dezinformatorzy tak działają, że nawet dzieci w szkole znają to nazwisko Sabat, czy nazwisko tam. To byli buntownicy Nemroda, którzy właśnie rząd londyński rozbili, odeszli, zdradzili prezydenta
Augusta Zaleskiego i konstytucję kwietniową i no i pokłosie tego z generałem Andersem na czele i jego córką, która startuje podobno w Warszawie z list PiS. Będziemy mieli kontynuację. A na końcu tych buntowników stał właśnie Kaczorowski, na końcu tej linii, który pochowany z wielkimi honorami został w świątyni Opatrzności, tak zwanej Bożej. Ja przypomnę, że nie był to prezydent Rzeczpospolitej. Także prezydentowi Duda, który tam pojechał zaraz po zaprzysiężeniu, jakoby pozorować ciągłość z drugą RP, której nie jest w stanie ten Andrzej Duda przywrócić. Dobrze. Ale to temat na osobny film. I ostatnie pytanie. Czy chodzi pan na wybory, panie Mariuszu? No, dobre pytanie. Właśnie wczoraj mnie indagowano. Czy ty na kogoś głosujesz? Czy pan na kogoś głosuje? Tak, wczoraj właśnie szczególnie to mnie na o to właśnie pytali, to tam parę osób mnie tego. Jestem apolityczny. To znaczy, jakby nie w tym sensie, że mnie to nie obchodzi, żeby ktoś to źle nie zrozumiał, tylko ja nie biorę udziału w wyborach. No chociażby z tego powodu, co ja tutaj mówiłem w tych wszystkich wcześniejszych filmach historycznych. Nie mogę, czy moje zdanie jest takie, że ja nie mogę legalizować, jakby przykładać rękę do władzy buntowników Nemroda. I zachowuję pewną w tym momencie neutralność, ale ta neutralność wynika z tego, że no ja tutaj mieszkam i tak dalej, ale legalizować coś, czy jakiś tam urząd i tak dalej, który powoduje no tyle problemów, to jest jakby legalnie, to jest jeden taki przykład. Mieszkam akurat na wsi i wyobraźmy sobie, że niedaleko mnie sąsiadem jest rolnik, który hoduje takie małe warchlaki. Tutaj w tej części przydomowej ma tam takie powiedzmy kilkadziesiąt metrów i te warchlaki tam się no, rozwijają i tak dalej. I nagle to tak jakbyś do tej swojej całej posesji miał wpuścić i pierw musiałbyś wziąć taka sytuacja. Na posesję wchodzi watacha szczurów. No i co ty robisz? Dajesz im jeść? Hodujesz te szczury? Dokarmiasz? Jak szczury się rozmrożą, to ci te warchlaki zarżną. Zagryzą. Warchlak jest mały, a szczury mają ostre zęby. A więc w tym momencie moim zdaniem pójście, powiedzmy, legalizację jakiejś władzy nemrodycznej, bo tak bym nazwał, jest w tym momencie dokarmieniem szczurów. A więc z tego powodu ja nie chodzę na wybory, ponieważ jakiegokolwiek wyboru tutaj, który by zmienił rzeczywistość, nie ma. Natomiast ja oczekuję innego wyboru, który będzie miał każdy człowiek w momencie, kiedy to zostało akurat zapisane w Księdze Objawienia, to jest Apokalipsa, i wtedy ten wybór będzie, wtedy będzie okres, no dobra, musiałbym powiedzieć, ale ja to powiem. Chociaż musiałbym tutaj włączyć grafikę, ale akurat jej zaraz zobaczę. Może ją mam, albo może nie mam. Ja to wytłumaczę tak. Może tutaj poczekamy chwilę. Ja tu się pobawię z tym komputerem i powiem dlaczego właśnie, bo to tak, jak już jest zadane to pytanie, to trzeba to powiedzieć. Czyli zostawimy tutaj kwestię szczurów. O, tak. Jest dobrze widoczne? Chyba tak. O, to jest ta grafika. Zobaczmy to. To jest akurat dobrze widoczne. No to teraz tutaj wytłumaczę, dlaczego ja nie chodzę na wygrę. Właśnie z tego powodu. Widzimy, co to jest? To jest realna władza diabła na ziemi. Mamy iluminaci i masonerię. Iluminaci to są rodziny bankierów, buntowników Nemroda, którzy są tym czubkiem tej piramidy. Natomiast tutaj niżej, ta piramida władzy, to jest masoneria. To są też buntownicy Nemroda.
To jest organ wykonawczy iluminatów. Natomiast Księga Objawienia mówi nam, że ta władza obecna... Ta władza obecna jest przedstawiona tak symbolicznie. Czyli mamy tą masonerię całą. To są dwie grupy buntowników Nemroda. To jest bestia. Widzimy, że bestia niestety jest bardzo silna, więc nie ma tej siły, która by ją zniszczyła. To jest bardzo tutaj ważne. Czyli bestia jest bardzo silna i ta władza, która obecnie tutaj funkcjonuje, ona jest bardzo silna. To jest władza, która obejmuje całą ziemię. To jest taka zakulisowa władza, ponieważ ta nierządnica, to jest ta właśnie kobieta, znaczy to symbolizuje właśnie tych bankierów, buntowników Nemroda, jak i wykonawców też buntowników. Wszyscy są bardzo mocni. Wszyscy są bardzo silni. Zobaczmy, ta bestia ma ileś tam głów, ileś tam rogów, ma tego kłyma i tak dalej, czyli to jest dość brutalne. A więc ona słynie z brutalizmu. Jeżeli się tam postawisz tej władzy, no to będziesz miał tutaj, oni cię potraktują odpowiednio. I teraz tak, ta władza tej masonerii, z tej części piramidy, jak zapowiada właśnie ta apokalipsa, ona tą nierządnicę, czyli tych bankierów, zniszczy, zlikwiduje. I to jest dość brutalne, ta wojna między tymi dwoma grupami nastąpi. Natomiast jak już zostanie ta nierządnica, czyli to bankierstwo całe, zlikwidowane, czyli te rodziny bankowe, na przykład jak wejdziemy na YouTube, na tego Pawelca, to ten Pawelec, on na przykład mówi coś takiego, że są cztery grupy ośrodki władzy na świecie i one funkcjonują. I one się tam w zależności zwalczają albo działają w jednym kierunku. I teraz w tym momencie jakby pójście na wybory to jest tak samo jakby głosowanie na tę bestię. Czyli realnie na masonerię. Co to są masonerie? To są sataniści, a kto to jest? No wszyscy mówią takie słowo masoneria albo iluminaci. To są takie słowa zastępcze, żeby nie powiedzieć, że to są sataniści. To są sataniści. I tak samo ja, idąc na wybory, w ten sposób bym musiał oddać głos na masonerię albo na tą bestię. Czyli to jest to jedno i to samo. Natomiast tutaj nastąpi wojna między nimi i ta nierządnica zostanie zrzucona, zlikwidowana. To jest właśnie ta władza bankierów. I w tym momencie się rozsypie pojęcie wartości. I tutaj system dozna takiego dość poważnego krachu. W tym momencie, jeżeli ta władza bestii, ona jakby zostanie bestia już bez tych decydentów, oni sami już będą decydować. W tym momencie ta władza z jądra wszechświata, z tej kuli, która jest nad nami, którą mamy 3000 kilometrów nad głowami, ta władza niebiańska, czyli Boga, zejdzie i będzie okres dwu władzy. Okres funkcjonowania tej bestii jeszcze i tej nowej władzy. I w tym momencie dojdzie do konfliktu, czyli ataku bestii na tą nową władzę Boga, która też będzie na ziemi, bo to będzie okres dwu władzy. W tym momencie ci, którzy dokonają tego ataku, a zaatakuje bestia tą władzę tego nowego Jorosza, to będzie wtedy oznaczał koniec, czyli ci atakujący zostaną spaleni, a reszta ludzi, którzy nie dokonają tego właściwego wyboru, żeby być po stronie władzy Boga, zostaną wybici, no tak jak opowiada tutaj Księga Objawienia. I dlatego no, w tej chwili no, pójście na wybory, czy to jest takie właśnie moje zdanie, to jest tak, albo głosować na masonerię, albo na bestię. Ale praktycznie głosując na bestię, legalizujesz nierządnicę, czyli banksterów. Czyli banksterów, te wszystkie rodziny tych buntowników Nemroda. Inni nazywają masonerię czy iluminatów jednym słowem, że są to judeo-sataniści. O, w ten sposób. I to jest powód, dla którego ja nie chodzę na wybory. Ponieważ no, mam taką świadomość i trudno, żebym miał inną świadomość i w jakiś sposób inaczej postępował.
kiedy ja, znaczy ja z różnych powodów też nie chodziłem na wybory wcześniej, ale teraz tym bardziej nie pójdę właśnie dlatego, z tego powodu. Z powodu właśnie tej grafiki. Ta piramida to jest dość nam znana. Ona przedstawia rewers dolara. To jest pieczątka władzy, realnej władzy nad ziemią. Akurat Polska nie jest wcale żadnym wyjątkiem. Tak, i ten kodeks wyborczy, który zmieniono w 2011 roku, on jest wyraźnie właśnie masoński i on jest, proszę Państwa, w ten sposób skonstruowany specjalnie, ażeby niepożądane organizacje czy stowarzyszenia nie mogły zarejestrować list kandydatów. To może Państwo znacie, ja próbowałam kandydować do Senatu z KW Samoobrona. Być może jakiś kandydat w tym komitecie został zarejestrowany, ale ja w okręgu JOW-7 absolutnie nie. To jest po prostu normalnie, praktycznie niemożliwe, żeby zarejestrować się jako kandydat do Senatu. I w tej chwili sytuacja we Wrocławiu jest taka, Wrocław jest na dwie JOW-y podzielony. W siódemce jest czterech kandydatów, między innymi Barbara Zdrojewska. To samo nazwisko o czymś świadczy, szefowa Sejmiku Dolnośląskiego. A w JOW-ie 8 dwóch tych samych senatorów, co już do tej pory byli senatorami. Dwóch, zaledwie dwóch. Także ten cały mit o JOW-ach to jest jeden wielki przekręt. To chyba wszystko. I tak naprawdę Polacy, rodacy, którzy nie chodzą na wybory, mają całkowite do tego prawo. Bo na kogo głosować, skoro na listach od góry na dół są sami Żydzi? Wszystko. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.